Witam serdecznie. Witam w kolejnej części naszej gry. Zakończyliśmy przed chwileczką całą akcją z naszą przyjaciółką, którą żeśmy odnaleźli, Phoebe. Przyjaciółką z podstawki gry. Ona tam ginie i teraz ją odnajdujemy tutaj. Wszystkich odsyłam do poprzedniego odcinka, jeżeli nie wiedzą, jaka akcja się działa. No i żeśmy byli tak w trakcie tej akcji, musieliśmy przerwać, bo nas czas już gonił, nie chciałem robić dłuższego odcinka, więc tylko wyskoczyłem na to, żeby zrobić kawę, żeby wziąć mleczko. Jak wiecie, mieszkam na wsi. Jeden z rolników po prostu trzyma krowy i odbieram od niego codziennie litr świeżego mleka od krowy. Fantastyczna sprawa. I do picia, i do robienia serów. Dobra, tyle na chwilę wstępu i jedziemy z tą opowieścią. Generalnie jest tak, że powinniśmy pójść już tego Elpenora robić. Wąż rzuca skórę. To jest główny wątek. Głównym wątkiem też jest to, że mamy zrobić czterech poległych herosów, którzy będą za nas pilnować tych przejść Tartaru, szczelinę Tartaru. O, tak to się nazywa. I tu mamy jeszcze jednego. I myślę, że jak zrobimy tą całą akcję, to nie pójdziemy jednak do Elpenora, tylko najpierw sobie przyjdziemy tutaj, zrobimy ten Tartar, zobaczymy, o co tu chodzi. Chociaż czy tam nie będzie jakiejś akcji, może by sobie jednak odpuścimy, pójdziemy z tym Elpenorem i zobaczymy, może nas napędzi tak, że stąd będziemy musieli przejść tutaj. Tutaj też będziemy musieli zapieczętować szczelinę, z nim porozmawiać. A, to w tej kolejności zrobimy. Dobra, tak będzie bardziej i lepiej. No dobra, to skaczymy na dół, zobaczmy, co tam się... Dobra, widzimy, że mamy gdzieś zadanie, że trzeba ją gdzieś sprowadzić, czyli ją chyba powalić z powrotem do cyklopa. Będziemy mieć walkę z cyklopem, na to wygląda. Gdzie to jest? Zobaczmy, o co to chodzi. A, tu jest jakiś... Tak, to było tam, że... No, do zrobienia. Jakoś tego nie ruszałem. Się nauczyłem, że wiele rzeczy jest takich, że po prostu tak z tym Tartarem, że mogę drugi raz powtarzać, bo tam będzie akcja nas zaprowadzi. Każda lokacja, niektóre są niezwiązane z akcjami. Bierzemy kasę. Tutaj coś leży. Niektóre nie są związane z, lokacje z akcjami, są po prostu dodane i możemy je robić tak na zasadzie zadań pobocznych, ale dosyć duża ilość to jest taka, że trzeba będzie tam drugi raz przyjść. Więc żeby nie tracić czasu, zostawiamy sobie to na później. No i będziemy walczyć w ciasnym pomieszczeniu, tego co nie lubię. A i jeszcze trzeba zapieczętować szczelinę. Dużo rzeczy naraz. 12. 12 zdolności. Dobra, niech się... musimy chwilę poczekać. O, niech nam się zrobi jasność. Niech tam się zrobi jasność. Będziemy musieli sposobem znowu to zapieczętować. Jest jedno, to jest do zrobienia. Są dwa, to jest trochę gorzej, bo... część tych... zmarłych nas widzi i walczy z nami, a część niestety nie i jest to przez to nie wiemy, jak zrobić wszystko. Tam coś niby jest, ale to później sobie tam sięgniemy jak coś. Tu jest jakaś skrzynka do wzięcia. To już ją weźmy. Coś jeszcze co stało według mnie. No, pojedyncze rzeczy. No i takie pojedyncze, trochę tego jest tutaj i to całkiem sporo.
Ale to sobie później weźmiemy. Tam chyba nie ma przejścia, tu jest chyba przejście. Jest, jest, jest. Tutaj jeden już duszek. Ale gdzie jest pieczęć? Tu. Musimy koło niego przejść. No niekoniecznie. Ależ mi się wpierdzielili. Okej. I zamknijmy to, żeby było wiadomo, którzy są którzy. Gdzie oni zniknęli? Było dwóch, nie ma żadnego, jest jeden, jest drugi, jest trzeci. Ale dlaczego nie mogę do nich rzucać? Muszę przejść niżej. Coraz trudniej, bo trochę ciemno się zrobiło. Nie wiem, czy widzicie, że nawet bardzo ciemno bym powiedział. Czy coś możemy tu zebrać? Zapewne tak, no kasa jest cały czas. A że my tu zbieramy tą kasę, no to bierzemy wszystko, co jest do wzięcia. Tu mamy drabinkę, idziemy dalej. Tutaj dosyć fajnie, bo przynajmniej nie mieszało nam się te dwie rzeczy równocześnie. Czyli żeśmy zapieczętowali jedno i idziemy zrobić drugą. To mi się podoba. Na końcu będzie cyklop, co mi się całkiem nie podoba. Jest ciemno, strasznie ciemno. Nie wiem, czy tu są przejścia. Wiem, że mogę zapalić sobie latarenkę, czyli... Pomieszania z poplątaniem są tacy i tacy. Czyli i tartar, i zwykli wojownicy. I oni ze sobą nie walczą. Ciekawostka. Gdzie my żeśmy już tutaj trafili? Na spokojnie, popatrzmy co są, dzbanuszki do zebrania, wszystko, idziemy w tamtym kierunku, tam coś do góry jest, co jest, gdzie tam, i tu można pójść, i tam można pójść, dobra, najpierw pójdziemy tutaj, zobaczymy o co tu chodzi,
jakieś przejście też dalej, ale to za chwilę. Bo coś... Nie było tu coś na dole jeszcze przejścia? Czy mi tylko się wydawało? No i widać, czyli mi się wydawało. O jest. Do wody żeśmy wpadli. To idźmy tędy. Jak droga prowadzi. Głucho, ciemno. No i mamy kolejny związek. No i dopóki nie wejdziemy na tą strzelinę, to nie zamkniemy. Niech oni przejdą sobie spokojnie. Tu jest jeden, tu jest drugi, gdzieś za plecami, tam jest dwóch. Weszłem za te baniaki i nie mogę z nich wyjść. Gdzie jest jeszcze ten jeden chuligan? Jeden albo dwa? Tutaj. Jakoś dziwnie się pochowali. Strasznie dużo kasy do zebrania wszędzie. Ale mamy znaleźć jeszcze jedno miejsce, w którym jest ukryte jakieś dobra. Okej, idziemy dalej. Teraz chyba cyklop nam tylko został i jego ludzie. Czy nie to miał być? Tam mamy jeszcze jedno. Generalnie chyba miejscówkę żeśmy zrobili. Jest. Ale tylko w tym kształcie. Reszta przed nami. To wiem, że to trzeba strzelać do tego chyba. Every face here from Kefalonia. All of them worked for the Cyclops. Ah!
No co jest? Ja nie walczę. Kolejny punkt. Wąski przesmyk, za dużo gości. Nie lubię takich akcji, no ale trzeba to trzeba. Badania. Co my tu możemy zbadać? Zbierajmy to. Żelazo. Do czegoś nam to, nie wiem, może być potrzebne. Ale myślę, że na tym etapie już my mamy tyle rzeczy, że dajmy sobie spokój. Coś ze sterowaniem tutaj jest też problem. Momentami nie wiem. To jest to, że nie mogę. O. Wejść, wyjść. W jakichś miejscówkach będzie dopracowana. Do końca. W czasie walki już był problem pewien. Tam jest przejście, tu jest przejście. Zobaczmy sobie po kolejności. Tam jest przejście dalej. Ale tu mamy jakąś kobietę. Ponoć, to idziemy do niej. Nie no, nawet w zaświatach takie rzeczy trochę przesada. Albo zaświaty, albo nie zaświaty. Eaglebearer. I overheard the Cyclops saying you were in the underworld, but I didn't believe it. I'm looking for a girl. Her name was Phoebe. Is. Her name is Phoebe. They took a girl onto one of their boats, but... But what? She wasn't moving. Tell me where they were sailing. I couldn't see. Bajaron's at the dock on the riverbank. No one sails without him knowing. How long ago did they leave? If you set sail now, you can probably catch up to them. But be quick. Get out of here while you can. I'm going to find the Cyclops and stop him once and for all. Take this as thanks. You can pay Charon to send you down the Styx after them. Tu Styksu. Niby zadanie poboczne. Moment, moment. Tu było wyjście górą gdzieś. Nie, po takim czymś to my na pewno nie wyjdziemy. Ale po tym i owszem. Zbieramy, zbieramy, tu nikt nie ucieknie. O. Skoczyć mieliśmy. Nasz Aleksiusz nie chce skakać momentami. Dobra. Musimy tak zejść.
Chłopie, co ty odpierdzielasz? Wyjdź normalnie. Żebym ja coś naciskał. Ja po prostu daję W, żeby szedł do przodu. A on mi wychodzi nie tam, gdzie potrzeba. A nie, wyszliśmy jeszcze tutaj. Jesteśmy cały czas. Teraz tylko w tym labiryncie, żebyśmy trafili do wyjścia. A trafiliśmy. Cały czas prosto. Dobra, to jesteśmy tutaj. Musimy się dostać do Harona. Popatrzmy na mapie, gdzie to jest. Odgłosy są takie, jakby coś latało nad nami. Kawałek jest. Musimy w dół zjechać. Okej, tu możemy konie już wezwać. Mamy ścieżkę. Akces Fibi zaczyna urastać do takiego głównego wątku. Ale głównym wątkiem nie powinno być. Said the Cyclops took a friend of mine down the Styx. Oh, the young girl from Elysium. They dumped her lifeless body into one of my old ports. Take me to her. What is it you fleshlings do to calm down? Breathe? Yes, breathe and tell me what happened. There's no time to explain. Here, I can pay. Now let's sail. Very well. I know precisely where the Cyclops of Kefalonia was taking your young friend. It's a gate. The place should seem familiar to all of you. Thank you. Now we have to go. Wrota? Co to jest? Nie znam się aż na tak na mitologii greckiej, żebym wiedział, o co chodzi. Ale wrota między jednym a drugim światem, żeby nas czasami nie przeniosło już do początków, czyli do końca gry, a przejście do, znaczy nie końca gry, tylko do końca epizodu drugiego, a może być to takie nawiązanie, a przejście do epizodu trzeciego, wrota. Tam żeśmy też przeskakiwali przez jakąś strzelinę, czyli też wrota jakieś między jednym a drugim światem. Mam nadzieję, że to nie jest tak. Chociaż patrząc, to jest całkiem inna bajka. Znajdź Fibi. 72 poziom. Popatrzmy, gdzie my jesteśmy. Mapa niedostępna. To jest dopiero dobre. A w Elysium jesteśmy, jakby nie patrzy. Tak mi się przynajmniej wydaje po tych... O! Słupach. Teraz może będzie dostępna. Niedostępna dalej. No teraz to już mnie w ogóle gdzieś wrzuciło. Kefalonia? How is this possible? Ano faktycznie. Phoebe! Phoebe! Been a long time. Heard you and the girl finally came down to join us. Couldn't pass up the opportunity to show you both a warm Kefalonian welcome. If you hurt her, if I will cut out your other fucking eye, and this time it's going up your ass, Cyclops,
No one calls me that! Give it to me. Maybe I'll cut out one of your eyes. Come and try. Potwierdzać zabójstwo. Pamiętam. Poległy, dobra. Pamiętam, jak to był chyba pierwszy zawodnik, z którym walczyłem w podstawce i jak go unikałem, żeby z nim nie walczyć i w końcu, kiedy już nie mogłem unikać, ta walka była taka męcząca i biegająca. Ja byłem na słabym poziomie, piątym, on był na wyższym. Dobrze, że tam się nie wyświetlała przy nim czaszka, trupia czaszka, że to taki niebezpieczny przeciwnik. No dobra, patrzmy co dalej. Baby! No, 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 no. Ella, Ella. Jak można zabić kogoś, kto jest zabity? Nie znam się na mitologii greckiej. Earth, mother of all. I greet you. Andiaso. Alexios? You're okay! And you're... here. I was here this time, Phoebe. But you have to be more careful. I don't know what I'd do if something happened to you. I just wanted you to be proud of me. Can you stand?
What is this place? And where is the Cyclops? Don't worry, the Cyclops is gone. And this is a doorway to Elysium. So that's it? Through there? I'll find my real parents. You can do this, Phoebe. Let's go. Czyli co, ruszamy z powrotem do Elysium? Seeing this place makes me miss Kefalonia. We had some good days, didn't we? I don't want to go. Phoebe, growing up means doing things you don't want, but you do them anyway, because you're brave enough to do what's right. Staying with you could be right. Don't be afraid. I'm leaving this place too, once I finish what I started. But I will be with you. I, found this. Take it with you. To keep me close. What if my parents don't like me? If they don't like you, that's their problem. But you have to give them a chance to love you. And if they don't take it, then you'll make a new family, just like we did on Kefalonia. But I won't be able to forget you. You're my family too. Can I come back here and find you? No. Once you leave, you can never come back. But one day, a long time from now, I will come to you. And we'll tell each other all about our adventures. You'll always be my family, no matter what. I think I'm ready. Phoebe, the warrior who sailed to the Golden Fields. Phoebe, who plunged into the underworld to save her family. Phoebe, the Eagle Bearer. You have made me so proud. Walk tall. No i co z nami teraz będzie? Gdzie my się znajdziemy? Prowadziliśmy Phoebe. Znaleźliśmy się przy wrotach. Haron nas musiał zawieźć. No i z powrotem nas przywiózł. Czyli jesteśmy z powrotem. A to co to za... I told you he wouldn't let the kid lose her memories. Instead, he drew out the child's own strength and inspired her to endure her burden. Remarkable. No i co to miało być? Dwóch facetów się założyło. Ten drugi to Zeus, nie wiem kto to tam był. Ajajajaj, dobra. Zobaczmy gdzie my jesteśmy. No jesteśmy w pobliżu Elpenora. No to zróbmy tego Elpenora. Mamy do zamknięcia jeszcze jedną szczelinę. I porozmawiamy sobie z tym przeciwnikiem. Nie idziemy tam do Tartaru, bo tak mówię, tam prawdopodobnie będziemy musieli coś jeszcze porobić. Aha, musimy otworzyć sobie zadanie jakieś w dzienniczku. To może sobie otwórzmy właśnie tego Elpenora. O.
Tędy tutaj. Dobra, chyba koniem będzie najszybciej. Bo nawet jak coś nie pójdzie tak, to możemy zawrócić. Tam jest jedna szczelina, a druga. O, tu jest jedna, tam jest druga. Okej. A tu goście od cholery, jak zawsze, w jednym miejscu. Więc może zobaczymy tak, że pójdziemy najpierw do tamtej. Od tyłu zaczniemy. Co tu jest w ogóle? Nic nie ma. Oj, 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 tutaj są goście też. No i pilnują tego wszystkiego. Jakby się spodziewali, że ja tu przyjdę. Szkoda, że nie można równocześnie dwóch zamknąć, tylko musimy pojedynczo. Zamkniemy jedną, to możemy tylko z jedną, a jedni nam się ujawnią, a inni dalej będą. I to tak właśnie daleko, jak widzicie. Gdzieś tam jeden, drugi. Trzeci tu na dole. I to jest dobre. Jak bliżej podejdzie, zamkniemy tą. Z nimi pobiegamy i zaraz ich pozałatwiamy.
Trochę za głośno mi ta myszka chodzi. Ja ją sam słyszę. No ale musiałem tak dosyć intensywnie powalczyć, żeby pozamykać to wszystko. Czyli mamy zamknięte. Zamknięte, zamknięte. Tam mamy jakieś coś do podniesienia. I tu jedno, i tu drugie. To musimy to wszystko zebrać. Tak? Zebrać? Znajdź skarb. Dwa. No jeden jest tutaj. A drugi tam wygląda, że ktoś go pilnuje. Trochę kiepsko. Cudów nie ma, no ale posprzedajemy to później albo rozmontujemy, żeby mieć na uzupełnienie swoich różnych rzeczy. Nie wiem, czy to z tej strony, czy z tej, tak narysowane, ale bardziej chyba w środku to jest już teraz. Czyli musimy przejść, zobaczmy sobie. Ścieżka dusz. O, jest niezła ekipa, dwóch, sześciu. A Elpenor? Elpenor jest gdzieś tutaj. No dobra, poszukajmy tego gościa zdrajcę. Co on nam teraz powie? Fabulous. Now let me tell you my plan to catch the monger. A kramarz jeszcze. Let's hear it. I'm ready. Exceptional. I'll distract the prisoners while you head straight to the monger. We can't let him escape. Once you defeat him, take him to the deepest abyss of Tartaros. You'll have to pass through the entrails of Gaia to get there. Entrails of... Never mind. Let's go. O, w 15 minut. Muszę coś podłożyć, żeby mi tak nie strzelało ta myszka od naciskania klawisza. No ale jeszcze. No popatrzcie, i by mi uciekł. Ciemnek. Dobra, gdzie ten kramarz? Jeszcze? Aha, znajdź skarb. To... Thank you.
taki moment, że nic nie widzę przy tej ścianie. Właśnie o to mi chodziło, żeby mi tutaj nie przeszkadzał jak czy jakiś inny parch. Ciężko nie zrozumieć, tylko nie będę z 15 walczył razem z kramarzem. Don't tell me the monger got away. I told you I would take care of his guards. Don't worry, I'll find him. Hades shouldn't be kept waiting on this. Find the monger as soon as you can. No i właśnie, znowu to samo. Zapalamy się o jakieś pierdoły. Musi być w podziemnym świecie. Tutaj było chyba to przejście, którego żeśmy nie mogli przejść. Chyba nie o to chodziło. W centralnej części spalonych ziem. Poległych może go jest tutaj. Zaznaczka. Teraz nam pokaż, gdzie ty jesteś. Gdzieś ty się, ptaszku, schował. Tutaj jest. No i wszystko wiemy na ten temat, że musimy wyjść i pójść tutaj. Ciężka przeprawa z kramarzem. Raczej nie będzie. Myślę, że będzie wszystko w porządku, ale... Chwilę nam to zajmie. Podnieść. To niepotrzebnie mi się to cały czas wyświetla. O. Znajdź coś, to tak, ale podnieść. Tam dalej nie ma też przejścia. O, kolejny co coś ma. Watch will be vigilant here. Zbieramy, zbieramy.
400 metrów. Gdzieś ty, chłopie, uciekł. I jak? Dobra, gdzie mój koń? Tu jesteś. To przeszukajmy, zobaczmy, gdzie on jest. I tam sobie zakończymy. Nie będziemy wchodzić chyba już w bitwę. Chyba, żeby szybko go znaleźć. Bo nie chciałbym zakończyć tego tak jak poprzedniej rozgrywki. Że byłem przymuszony grać dalej, jak gdyby powiedzieć, bo stanęliśmy w którymś miejscu. Chciałbym, abyśmy zakończyli rozgrywanie dzisiaj asasyna już. A chciałbym się wziąć po jakiejś dłuższej przerwie, no bo trzeba trochę coś porobić za inne gry. To nie chce walczy. Po grecku rozmawiamy, a nie po angielsku klniemy. Ten pies potrzebny tutaj. Potwierdzamy zabójstwo. No i co teraz? No chyba został nam tylko ten. Nie. Było żeśmy dwóch zabili po drodze. A było Herkules ujawniony. Chyba jeszcze jeden nam został z tych poległych nieujawniony, ale Herkules dla nas najważniejszy. A idziemy ta scenka rodzajowa, mamy go zrzucić gdzieś tam. Escaping. You should have trusted me. Can you really blame me? You and the cult destroyed my life.
I have done nothing but try to redeem myself in your eyes. But still you refuse to give me a chance. I suppose you have changed a bit. My dear Eagle Bearer, you have no idea what your forgiveness means to me. Who said anything about forgiveness? I feel as though I can finally move on. Hades, we returned the Monger to Tartarus for you, just as you asked. I made no such request. But you referred to the Monger as a thorn in your side. And you inferred that I wanted him returned. Clearly you still have much to learn, Elpinor. We'll discuss this later at my palace. Still, I'm on my way to eternal peace. Thanks to you. I believe you're forgetting something, brother. Why would you help your enemy find peace? I thought you and Elpinor were working together. Elpinor was merely a means to further along your far more interesting journey. Any chance this means you'll teach me more about the staff now? Patience, Keeper. A few more twists are still to come along your path. I'm looking forward to seeing how it all plays out. You used Elpinor as some sort of trial for me. Close. But the fates wove your path with a defter hand than that. What are you talking about? You'll know soon enough. No nie stójmy nad tą przepaścią, bo możemy spaść. Zabij Trzewia Gai, zabij kapitana. To my żeśmy tutaj tak sobie przeszli bez niczego. I zabij kapitana teraz. I tu jest dosyć duża miejscówka, jakby nie popatrzył. Nie wiem, czy my tutaj możemy. Chyba możemy sobie tutaj, staniemy sobie tak. I tutaj zakończymy całą akcję. Z 58 nie będziemy przedłużać. Gdzie my jesteśmy? O, to my jesteśmy tutaj. No to jeszcze mamy tutaj legendarnego Herkulesa. To tak mówiłem, że będziemy musieli tutaj przyjść i to pozałatwiać. Ale to wygląda na to, że musimy wskoczyć do tej otchłani, żeby go znaleźć. Dobra, najpierw zrobimy w następnym odcinku tą całą akcję, potem tego Herkulesa, bo on jest nam potrzebny jako czwarty i ostatni do tego, żeby zakończyć to zadanie. A jeszcze coś Charon do nas ma. Ale on ma takie zwykłe, jakieś zwykłe zadania. Być może nie będzie potrzebne. Zobaczymy. Najpierw tam skończmy w poprzednim, na następnym odcinku i będziemy wiedzieli, co się będzie działo. Być może, że zakończymy ten epizod i będziemy czekali na ukazanie się kolejnego. Według informacji, która jest na stronie, jak włączam Ubi i włączam grę Odysei, jest to, że niebawem, niebawem kolejna treść. Nie pamiętam, kiedy pojawił się drugi epizod. Według zapewnień twórców okres między ukazaniem się jednego a drugiego epizodu jest 6 tygodni. Więc myślę, że może być w drugiej połowie lipca albo pod koniec lipca powinno się ukazać. I wtedy będziemy kontynuować tą serię i ją w końcu zakończymy. Chociaż mam bardzo dużo zadań jeszcze do zrobienia i tam są jeszcze zaginione mity greckie z tej serii. Zadania w podstawce, czyli nie w dodatkach. Ale chyba już nie będziemy, to już będę sobie bawił się sam, to już nie będę wam pokazywał. Chyba, że będzie takie życzenie, no to wtedy jak zakończymy całość, wejdziemy do podstawki i zobaczymy, co tam się dzieje. Jeżeli będziecie uważali, że chcecie to oglądać, to będziemy jeszcze razem wspólnie grali. Na chwilę dzisiejszą, na chwilę obecną dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas, za wspólną grę i zapraszam na kolejne odcinki i Odysei i innych moich gier. Dziękuję bardzo.